Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Nadchodzi zima. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak wiązać troszeczkę dekoracyjnie, a troszeczkę też pomysłowo i na kilka sposobów. Jeden szalik. Szalik, który nie ma końców, nie ma frędzli. On po wydzierganiu został zaszyty w kształt, no nazwijmy to, okręgu. I taki szalik można nosić, ja przynajmniej noszę go na cztery sposoby. Pierwszy sposób to jest po prostu założenie tego szalika, tak żeby sobie luźno i swobodnie zwisał. To już taka jest bardziej dekoracyjna metoda, dlatego że no za bardzo po szyi to on grzać nas wtedy nie będzie, ale na przykład kiedy przybrudzi nam się przez przypadek gdzieś na jakimś wyjściu sweter, to można sobie taki szalik narzucić, a można też kiedy nie ma jakiejś szczególnie chłodnej jeszcze pogody, czyli taką piękną polską złotą jesienią, ozdobnie do płaszcza czy do jakiejś krótszej kurtki eleganckiej bardziej, też właśnie taki szalik narzucić. Druga metoda to jest zawinięcie tego szalika wokół szyi i tutaj już robi nam się na szczęście trochę cieplej. Wystarczy zawinąć. Można też, jak wieje wiatr, zostawić włosy pod spodem. I ten szalik się też fajnie w ten sposób ułoży. Zwłaszcza jeśli ma kilka kolorów, to będzie bardzo ładnie wyglądał, ale jednokolorowy również się będzie prezentować dobrze. Kiedy zawieje mocniej wiatr, kiedy nagle zrobi się trochę chłodniej, to co można zrobić? Można zrobić z tego szalika taki komin. Na przykład wieczorem, kiedy wyszłyśmy z domu po południu, a wieczorem zrobiło się trochę chłodniej, ale też można, i całkiem fajnie to do niego wygląda, do kompletu założyć sobie do niego po prostu czapkę. A oprócz tego jeszcze, zamiast takiego klasycznego założenia dwa razy wokół szyi, ten szalik też można zawiązać sobie w supeł. Taki supeł, który też nie będzie za bardzo wystawał, który będzie dosyć gruby. I też będzie fajnie wyglądać. Ciekawa jestem, czy macie takie szaliki i w jaki sposób wy je nosicie. Jaki jest Wasz ulubiony? Zapraszam Was też serdecznie na dorota.in po inne filmiki i wpisy. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!